Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami. Katar alergiczny kojarzy nam się z ukwieconą łąką, z latem, z wiosną. Nie jest to do końca prawda, dlatego że możemy być uczuleni również na coś, co występuje w dużej ilości w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Tym czymś są roztocza kurzu domowego. Co może przemawiać za tym, że jesteśmy uczuleni na te roztocza? Otóż to, że odczuwamy pieczenie oczu, kichamy, czasami mamy duszność, kiedy sprzątamy zakurzone pomieszczenia, bądź też mamy te objawy przebywając w łóżku. Dlaczego w łóżku? Dlatego, że roztocza uwielbiają przebywać w łóżku tak jak my czasami. Niestety nie tylko roztocze mogą być przyczyną alergii. Czasami katar alergiczny bądź też nawet astmę mogą prowokować wydalane z takich kominów pyły i gazy. Czy naturalna medycyna może sobie poradzić z tym problemem? Otóż może. Podstawowym surowcem zielarskim, który stosuje się w przypadku alergii, również kataru siennego bądź astmy, jest olej szarnuszki siewnej, ale tylko taki, który jest zamknięty w hermetycznych kapsułkach. W skład oleju z czarnuszki wchodzi olejek eteryczny, który ulatnia się, gdy nie jest hermetycznie zamknięty. Ja mam osobiste doświadczenia w stosowaniu oleju z czarnuszki w kapsułkach, bo sam jestem alergikiem. Pamiętajcie też Państwo, poza olejem z czarnuszki, że może być też tak, iż te alergeny prowokują wytwarzanie przez organizm dużej ilości śluzu. Ta wydzielina jest miejscem, gdzie mogą namnażać się bakterie. Nadkażanie takiej wydzieliny może spowodować to, iż mamy dodatkowo jeszcze infekcje dróg oddechowych, czy górnych, czy też nawet oskrzeli. I wtedy warto sięgnąć po mieszanki ziołowe. Ja przedstawiam w tej chwili na ekranie taką mieszankę ziołową, którą najczęściej stosuję. Tam jest babka lancetowata, tymianek, lipa, malina. To są substancje, które na pewno są w stanie pomóc Państwu w oczyszczeniu drzewa oskrzelowego i gardła. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.